Życie pokonało śmierć, miłosierdzie i miłość zwyciężyło nad grzechem. Potrzebujemy wiary i nadziei, aby otworzyć się na tę nową, wspaniałą perspektywę. To słowa papieża z południowej modlitwy okresu wielkanocnego Regina Celi. Odmówił ją w poniedziałek wielkanocny z pielgrzymami przybyłymi na plac świętego Piotra. Franciszek przypomniał, że wiara i nadzieja są darami Boga i powinniśmy o nie prosić. Pan zmartwychwstał między nami, mówił papież. Zauważył, że prawda ta naznaczyła życie apostołów, którzy po zmartwychwstaniu dostrzegli ponownie potrzebę, by iść za swym mistrzem i otrzymawszy Ducha Świętego, poszli bez lęku głosić wszystkim to, co widzieli na własne oczy i czego sami doświadczyli. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, to możemy spojrzeć nowymi oczami i sercami na każde wydarzenie naszego życia, nawet na te najbardziej negatywne. Chwile ciemności, upadku, a także i grzechu mogą się przekształcić i zapowiadać nową drogę, powiedział Franciszek. Gdy dotarliśmy do dna naszej nędzy i naszej słabości, zmartwychwstały Chrystus daje nam siłę, by powstać. Se ci affidiamo a Lui, la sua grazia ci salva. Jeśli się Jemu powierzymy, to Jego łaska nas zbawi. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan jest pełnym objawieniem miłosierdzia obecnego i działającego w dziejach.